przynieść koktajl? Nudzi mi się tu. A co to jest koktajl? Nie znam tego słowa. Serio? W coś ty się ubrała? Idę na pierwsze na świecie piżama party. Spodoba ci się. Okej, a dają tam koktajl? Super, czekaj! Hej kochani, cieszę się, że wpadliście na to prehistoryczne piżama party. Piękności Cave Club już tu są. Gdzie ten koktajl? Proszę. Zacznijmy dzisiejszy unboxing. Siu, fest mi to smakuje. Poznajcie naszą pierwszą lalkę. Ma na imię Roralai. Patrz, jak się zebrały wokół ogniska. Roralai delektuje się posiłkiem i ogląda pokaz cieni Telli. Pójdę upolować kilka pianek na imprezę. Świetny pomysł. Pianki i dobra zabawa to nierozłączny duet. Cicho, bo mi je spłoszysz. Okej, wielki łowco. Wow, ile tu przyborów higienicznych. I urocza podusia. Zaraz się jej przejrzymy. A, polowanka! Ale mnie wystraszyłeś. Ale widzę, że udało ci się coś schwytać. Spójrzcie na ten strój. Pasuje do niej idealnie. Ta maska przypomina tygrysa szablozębnego. Makijaż zresztą też. Może te wąsy staną się nowym trendem zaczerpniętym z prehistorii? Ciekawe, czy różowe tygrysy istnieją. Tego nie wiem, ale za to szlamikowate, tak? Jest ubrana w piżamkę, która również wygląda jak tygrysek. Podobają mi się te poszarpane końce. Różowe getry ocieplają nieco jej dziki wizerunek. Roralai wychowała się z tygrysami. To tłumaczy jej niecodzienny styl. I to pewnie dlatego ma taką fryzurę. Wygląda jak ogon dzikiego kota. A to jak szczotka. Obejrzymy jej akcesoria. Wow. To prehistoryczne lody z łyżeczką w kształcie rybiego szkieletu. Też bym taką chciała. A ja bym chciał lody czekoladowe. Pora coś upolować. Spójrzcie na tę poduszkę. Można się na niej położyć i słuchać opowieści przy ognisku. Tą szczoteczką będzie myła zęby każdego ranka. A tu mamy pastę. Widzę, że została jej tylko połowa tubki. Ledwo co dałem sobie radę z tymi lodami czekoladowymi. O tak, walka z lodami wymaga wiele odwagi. Przymierzmy teraz maskę. Roralai jest gotowa na piżama party. Fantastyczne. O, hej Fernesa, dzięki. Oto pierwsza botaniczka na świecie, która wręcz uwielbia kwiaty. Opaska zdobiona jest motywem tropikalnym. I spójrzcie na ten słodki listek. I włosy są różowe jak piękne kwitnące kwiaty. Podoba mi się ta piżama ze zwierzęcym printem. I jeszcze jeden tropikalny liść. A do tego śliczne bransoletki na nogach. Cudeńka! Zrobiłem dla niej nowy strój! Wygląda jak kamuflaż na polowanie. O to właśnie chodziło! Podoba mi się, bo zawiera elementy florystyczne. Całe szczęście, że Fernesa ma wyczucie stylu. Nie to, co niektórzy. Ale mega ciasto! Na pewno się z tobą podzieli. Przyjrzyjmy się teraz jej akcesoriom. Tu mamy poduszkę w kształcie kwiatka. Buźka z kolei bardziej przypomina jakiegoś potworka. Okazuje się, że to sztuczny tort. Sami. Ale masz rację. To ciasto na imprezę. Spójrzmy na nie. Wygląda pysznie. Ciekawe, co to za smak. Oby nie było przeterminowane. Co myślicie o jej akcesoriach? Ta maska na pewno sprawi, że jej twarz będzie bardzo promienna. No. O, Roralai już tu jest.
Nie zaczynajcie jeszcze imprezy. Zaczekajcie na Amberly i Telle. Wow, co za ognista dziewczyna! Amberly nie lubi ciemności, dlatego właśnie odkryła ogień i rozświetliła cały świat. Nawet na policzku ma płomienie. Spójrzcie na tę opaskę z kokardką. Muszę zobaczyć, jak w niej wygląda. Świetnie! Cudowne te włosy. Trzeba przyznać, że trochę przypominają ogień. Teraz piżama. Na koszulce ma oczywiście płomienie. A spodenki zdobi zwierzęcy print. A tak w ogóle to bardzo podoba mi się to połączenie kolorystyczne. A tu widzę jakieś prehistoryczne króliczki. Interesujące. Na pewno nie tak jak jej akcesoria. Przyjrzyjmy im się. No chodź tu. Nie bój się. Jaka jest wasza ulubiona zabawka? Bo Amberly uwielbia pluszowe dinozaury. Spójrzcie na te serduszka z jednej strony. Urocze. Dawno temu był sobie szlamik. Nie teraz, Sami. No wiesz co? Dzięki. Spójrzcie na ten prehistoryczny lampion z kości. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam wpatrywać się w ogień. Powiem coś o tym popcornie. Wygląda naprawdę smacznie. I dlatego go zabieram. Co? Znowu? Prehistoryczny popcorn przyda nam się na prehistorycznym piżama party. Przygotujcie się, dziewczyny. Zaraz zaczynamy. Dobre było? Dobre i ogromne. Zazdroszczę. Sam rozmarzył się o prehistorycznym Oreo, więc ja przedstawię wam organizatorkę imprezy. Tella, która potrafi przewidywać przyszłość. Ma nawet na buźce kilka gwiazdek. Wyglądają przeuroczo. Na opasce widzimy oczy. Przypominają nam o jej zdolnościach. I sprawiają, że wygląda zwariowanie. Podobają mi się jej włosy, zwłaszcza ich kolor. Przywołują na myśl gwiaździste niebo. O hejka, ćwiczymy jogę. Hans powiedział mi, że Tella ją bardzo lubi. Spójrzcie na tę stylową koszulę nocną. Jest różowo-fioletowa. A na niej chmurkowe wzorki. Słodkie. Te getry wyglądają jak puchate łapki. O, sam wszedł w stan głębokiej medytacji. Co? Zmęczony jestem. Poznajcie Hancha, zwierzątko Telli. Jest niebieski i ma uroczą grzywkę. Ale teraz akurat śpi, więc lepiej mu nie przeszkadzajmy. Pora na śpiworek, który zdobią zwierzęce wzorki. Lalka z pazurem. Tu mamy różową poduszkę w niebieskie kropki. Całkiem fajna. Sami, chodź no tu. Dziękuję, Su. Doceniam to, że pomagasz mi się skoncentrować. Tella zna się na mocy kryształów. Więc mocno wierzę, że ten kryształowy budzik zda egzamin. A co powiesz na to? Idealny na prehistoryczny koktajl. Ciekawe, czy ta pizza też jest kryształowa. Wątpię w to. Taka pizza to idealny posiłek na prehistorycznej imprezie. Muszę pogratulować naszej kochanej organizatorce. Brawo, Tella!
Dawno, dawno temu w ciemnym lesie. O! Była sobie ciemna jaskinia. Boję się! A w jej najciemniejszym zakamarku. O! O! Żyli sobie Homo sapiens! Ha, ha. Łapka w górę, jeśli podobała Wam się ta prehistoryczna impreza! I subskrybujcie nasz kanał! Do następnego!